Kluba Polskiej Marynarki Handlowej, motorowy statek transatlantycki nazwany imieniem wielkiego wskrzesiciela niepodległej Polski, marszałka Józefa Piłsudskiego, otwiera nową kartę w historii polskiej żeglugi. Do napędu statku służą dwa potężne silniki spalinowe, które pozwalają osiągnąć maksymalną szybkość 20 węzłów, to jest 37 km na godzinę. MS Piłsudski jest najszybszym statkiem klasy turystycznej na Atlantyku, który przestrzeń między Gdynią a New Yorkiem przebywa w 8,5 dnia. Maszynownia odznacza się wzorową czystością i w niczym nie przypomina ziejących żarem kotłowni spotykanych dawniej na statkach parowych. Specjalne drzwi wodoszczelne pozwalają na całkowitą izolację w razie wypadku. Drukarnia okrętowa pozwala na wydawanie gazety pokładowej Kurier Morski. Kabina pasażerska. Jadalnia. Bar. Salon. Ołtarz. Przy ołtarzu kapelan okrętowy. Statek obsługuje liczna i wykwalifikowana załoga. Kapitan, starszy inżynier, intendent, lekarz, ochmistrz. Przy kole ratunkowym pan minister Jan Piłsudski. Tenis pokładowy. Motorowiec Piłsudski jest największym statkiem, jaki kiedykolwiek płynął pod polską banderą. Długość jego wynosi 160 metrów.
Szerokość 21,5 metra. Wysokość 11,5 metra. A wyporność 15 tysięcy ton. Statek posiada 7 pokładów i ogółem może pomieścić przeszło 1000 osób, w czym 773 pasażerów i 263 ludzi załogi. Z chwilą uruchomienia statku Piłsudski polska bandera handlowa wysunęła się na czołowe miejsce na Bałtyku, stając w rzędzie państw przodujących w dziedzinie komunikacji morskiej.